Jak Darek Kubik i Grzegorz Łakomski robią materiał, to elektrownia musi wyłączyć prąd. Między godziną 20 a 21, czyli no akurat jak jest czarno na białym, w Bogatyni nie będzie prądu. Nagle wszystkie klocki ułożyły się w Orlen. Nie, to jest niemożliwe. On sypie. Tak, szef sypie. Z... A oni, oni trzymają Kolek. język z zębami. On się do kolesiostwa wprost przyznawał. Dzień dobry, Piotr Świerczek. To jest Czarno na Białym Podcast. Tutaj poznacie twórców najlepszego programu reporterskiego w Polsce. Dziennikarze opowiedzą o kulisach swojej pracy, o sytuacjach i ciekawostkach z planu zdjęciowego, a także o wątkach, których nie pokazaliśmy w reportażach. To wszystko, a nawet znacznie więcej, tylko w naszym podcaście. Dzisiaj naszym gościem jest Darek Kubik. Witam serdecznie. Cześć Darek. Jak Darek Kubik i Grzegorz Łakomski robią materiał, to elektrownia musi wyłączyć prąd, bo tak było. Rzeczywiście była taka sytuacja, że emitując jeden z reportaży dla dobra partii do spółki Spis, no pojawiła się taka informacja na lokalnym portalu, że między godziną 20 a 21, czyli no akurat jak jest czarno na białym, w Bogatyni nie będzie prądu. No, a... a temat dotyczył właśnie tamtych rejonów. Tych rejonów, tych polityków, dokładnie tej elektrowni, gdzie były dyrektor tej elektrowni zdradzał nam kulisy no, różnych politycznych zależności, jak dostał to stanowisko. No i wiadomo, że te informacje no, nie były korzystne dla polityków Prawa i Sprawiedliwości lokalnych. To chodziło o panią posłankę Machałek i o pana ministra Kubowa. No i nagle. Okazuje się, prawo. że nie ma prądu, no więc, więc wszyscy e, mieszkańcy zaraz zaczęli to wiązać. W sieci zaczęły się pojawiać komentarze, tak, że to nikt ma... Nikt nie widział w tym przypadku zupełnie, nie? Absolutnie nikt, więc ja nie wiem, jak było naprawdę. Nie było oświadczenie chyba, tak? Było oświadczenie, że to w związku z silnymi podmuchami wiatru czy burzą, ale... To nie miało znaczenia, bo jeśli w tym czasie nie ma, no nie ma prądu, czyli nie ma telewizji, nie ma TFN24, nie ma reportażu właśnie na ten temat, no to znaczy, że ktoś tam za tym stał i ten prąd wyłączył, żeby ludzie nie zobaczyli tego reportażu. No i, no i co za lokalnych mieszkańców odciąć od informacji. Efekt jest taki, że zrobiło wam to chyba więcej dobrego niż złego. Nawet jeśli ktoś wpadł na taki genialny pomysł, że specjalnie wyłączył ten prąd, co nie do końca wierzę. To wywołał odwrotny efekt, czyli ta plotka zaczęła się roznosić. Ja dostawałem informację, że ludzie, którzy w innych miejscach mają z kolei dostęp do tego reportażu, że telefonami wideo nagrywają, rozsyłają sobie, no i efekt był taki, że wszyscy to zobaczyli, no a później też ten wynik wyborczy dla Prawa i Sprawiedliwości nie był w tym regionie najlepszy. Bo to było tuż przed wyborami w 23 Dokonaliście roku. Dokonaliście właściwie takiej dekompozycji wpłat na kampanie wyborcze Polityków Zjednoczonej Prawicy. Taki, to był taki system poza systemem, poza zasadami państwa prawa, poza komitetem wyborczym tej partii. To się udało zrobić. Ja w zasadzie nie wiem, od czego zacząć, bo to jest taka masa informacji w tych reportażach się pojawiła. Ale to zacznijmy od tych dwóch ostatnich bohaterów, przynajmniej właśnie w tym przypadku. Czyli tych od braku prądu. Tych, o braku prądu, bo oni wprost to przyznali. O ile brakowało Wam w tych e, wcześniejszych materiałach takiego potwierdzenia z samego środka, tak to się dzieje, to tutaj, i o tych reportażach powiemy zaraz, to tutaj zyskaliście tą pewność. To był system. Ten reportaż dla Dobra Partii to był pierwszy raz, gdzie ktoś to, co my. Spodziewaliśmy się, że jest tam gdzieś za plecami, za tą kurtyną. Ktoś to po prostu w końcu przyznał, powiedział, czyli skończył tę y, zmowę milczenia. Czyli, że y, no, jeśli chcesz dostać dobrze płatne stanowisko w spółce Skarbu Państwa, no, to musi być akceptacja no, nie wiem, lokalnego barona, czy ważnego polityka PiSu. I tutaj tak było. I Mieliście tutaj tak dwóch było. bohaterów. Piotr Frąszczak był jednym z nich, Kazimierz Szczech drugim i mieli też za sobą dwóch baronów. I Kazimierz Szczech przyznał do kamery, że on po prostu musiał się opłacać tej partii, no po pierwsze, żeby utrzymać to stanowisko. Mówił też, że tu padały no, wprost takie propozycje, że tu masz numer konta, tu wpłać na tego i tego, tyle ile możesz, albo tam jeszcze nawet musiał dopłacać, bo brakowało w tej kampanii. Mało tego. Prezes państwowej spółki. Musiał sam te billboardy rozklejać po mieście i znajdować nawet miejsca na nie. To jest coś nieprawdopodobnego. Billboardy sfinansowane ze swoich pieniędzy? I to też sfinansowane ze swoich pieniędzy, czyli coś, co jest poza tym oficjalnym obiegiem. Czyli coś, co. Wydaje się, że jest nielegalne. Ja nie chcę tego przesądzać, no dobrze, bo ja nie jestem prokuratorem i sędzią. Każda partia powinna się zmieścić w jakichś kwotach, które są oficjalnie sprawozdane e, Państwowej, Państwowej Komisji. Komisji Wyborczej. I nagle się okazuje, że jest drugi bieg, ten nieoficjalny, e, poza systemem. Także wiecie, to, to nie są jakieś potężne kwoty. Tak, jak. Na, pierwszy, na pierwszą no tak, myśl o No mówimy tym, o tysiącach złotych, To, to jest kilka na przykład tysięcy złotych, ale wyobraźmy sobie, że w każdym miejscu w Polsce jest taka osoba, która tak to robi i to robi wtedy różnicę w, w ramach ale całej kampanii. Dlaczego? Ale robi dlaczego? też robi, ale lokalnie też robi, no bo to jest ileś mniej plakatów tej innej strony i to nie tylko, nie wiem, konkurenta z Platformy Obywatelskiej czy PSL-u, ale także z PiSu, no bo to dotyczyło konkretnych osób tych czołowych polityków prawa i sprawiedliwości na tych jedynkach czy dwójkach list wyborczych. Ja sobie zanotowałem taki cytat i chyba twoje pytanie do pana Frąszczaka. Czy gdyby pan nie był w PISie, dostałby pan taką propozycję tego stanowiska? Gdybym się nie udzielał, nie byłoby wskazania, bym został dyrektorem. A pan Szczech, też odpowiadając na jedno z waszych pytań, trzeba się zrzucić, mówi. Dostaje się numer konta, tytuł przelewu. To jest forma odwdzięczenia się za stanowisko, które później dostał. No i gdybym był złośliwy, to bym powiedział, że Jarosław Kaczyński przez całe życie szukał tego mitycznego układu, no a sam stworzył, czy on, czy jego partia stworzyła taki układ. Myślisz, że tak zwana wierchuszka, czy też kierownictwo partii Prawo i Sprawiedliwość zdaje sobie sprawę z tego systemu? No, trudno mi sobie wyobrazić, że sobie nie zdaje sprawy, no, akceptuję to, my też publikowaliśmy te materiały, ja nie widziałem jakiejś reakcji na to ze strony prezesa, ukrócenia tego, a w bardzo mocnych słowach mówił na ten temat były skarbnik tej partii i to też, uważam, jest jakiś nasz sukces, że udało nam się Stanisława Kostrzewskiego namówić na taką analizę, na rozmowę, no. Kto więcej wie o finansach Prawa i Sprawiedliwości niż były skarbnik tej partii. Ale nawet on skrytykował taką zasadę, że stanowisko należy się, za stanowisko należy się finansowanie. Czyli jeśli dostałeś coś, to musisz się odwdzięczyć, musisz nam zapłacić za kampanię wyborczą. No bo to jest patologia po prostu. No ale rozumiem, że kiedy Kostrzewski był skarbnikiem partii, takie rzeczy się nie działy. On nam opowiadał, że on bardzo tego pilnował i zdarzało się, że Odrzucał różne wpłaty, które jemu się wydawały podejrzane, podejrzane, bo skarbnik partii, osoba, która prowadzi tę kampanię, finansowo za nią odpowiada, może coś takiego zrobić, może odrzucić tę wpłatę. No. Teoretycznie za złamanie tego prawa grozi kara. Wy nawet jednego z waszych bohaterów pytacie o to, no ale zaraz, przecież groził panu mandat, grzywna 100 tysięcy złotych. Dlaczego pan to robił? I on odpowiada wtedy dla dobra partii, co staje się później tytułem waszego reportażu. Nie było takiej świadomości, że oni łamią prawo. Ja myślę, że pan Kazimierz o tym nie myślał, że to, to było tak, że jesteś w jakimś układzie, w jakiejś grupie zamkniętej, i wiesz, że twoje życie od nich zależy, no bo jednak utrzymujesz się z pieniędzy z tej spółki Skarbu Państwa, którą ta partia kontroluje, no i w, jeśli się postawisz, to przecież możesz to stracić, od tak. I tutaj nie ma dyskusji, więc... No, pad padł taki zarzut, pamiętam, po emisji waszego reportażu, że nagraliście frustratów. Osoby, które chcą partii zaszkodzić, że to wcale tak nie wygląda. No, różne tam komentarze się pojawiały. Bardzo za długo pracowaliśmy nad tym, żeby te osoby się wypowiedziały, miały swoje obawy, więc no, zabawne to jest po prostu. Stanęli przed sądem, zeznali to w jakikolwiek sposób, to o czym opowiadali wam przed kamerami? Nie, z tego co wiem to do dzisiaj nikt się tym nie zainteresował. No ale nowa koalicja mówi, że jest niezależna prokuratura, która jest skrupulatna, więc kto wie, może się tym zainteresuje. Ten reportaż był kropką pewnego rodzaju kropką nad i po tych waszych licznych reportażach, bo wszystko w zasadzie zaczęło się w 2021 roku, prawda? Tak, zaczęło się od premiera Morawieckiego, no właśnie wtedy zdobyliśmy część z rachunku, wyciągu bankowego, no i też zaczęły się pojawiać... Z której kampanii, pamiętasz to jeszcze? To była kampania z 2019 roku, czyli te, to drugie zwycięstwo sejmowe Prawa i Sprawiedliwości, no i tam to był jakiś... Z punktu widzenia przeciętnego Polaka to są naprawdę kosmiczne pieniądze wpłacane na kampanię wyborczą 40-50 tysięcy złotych, no kto no, wyobraźmy sobie, że mamy takie pieniądze, czy wpłacamy je na kampanię wyborczą jakiejś partii, nawet jak ją lubimy, no to przecież za takie pieniądze można sobie nowy samochód nawet kupić, albo, albo jakiś e, używany, ale e, dobry, więc a tu nagle jacyś ludzie wpłacają te pieniądze, sp sprawdzam tych ludzi, czy sprawdzamy razem z Grzegorzem. No i wychodzi, że to jest ktoś z zarządu Orlenu, z zarządu jakiejś innej spółki, czyli po prostu ludzie, którzy dostają stanowiska w państwowych spółkach. No i wiele ich los po prostu zależy od tych polityków, no bo oni w tym momencie te spółki kontrolują. Ten reportaż do spółki z premierem później zmienił się w kilka kolejnych, o czym już mówiliśmy i powstała, powstała cała seria do spółki Spis, prawda? Tak, ja, ja po prostu dostałem więcej czasu od naszej szefowej, żeby móc przejrzeć głębiej ten rachunek bankowy. Za co jej dziękuję, bo bez tego by nie powstało. A pamiętasz te jeszcze ile z... godzin siedziałeś nad tymi wszystkimi sprawozdaniami finansowymi? To było kilka tygodni od rana do wieczora. I... No bo, bo jak wyglądają te sprawozdania? Bo to może się wydaje wszystkim takie proste. No, przeanalizować papiery, no co to tam wielkiego. To jest przede wszystkim wyciąg z rachunku bankowego tego funduszu wyborczego. Czyli wyobraźmy sobie no wyciąg ze swojego konta, mamy tam wpływy, wydatki, masa, masa przelewów. Pozycja za pozycją, tak, tak. A tu jeszcze w przypadku partii, która startuje w wyborach, no to możemy sobie wyobrazić, jaka masa tego jest. Czyli są dziesiątki przelewów codziennie na konto tego funduszu. No i. Trzeba przejrzeć, kto ile wpłaca, co to jest za osoba. No a ponieważ ja też zajmowałem się e, spółkami Skarbu Państwa, to niektóre z tych nazwisk, no gdzieś Zaczęły tam ci coś miałem mówić. z tyłu głowy. I pamiętam, e, jakby to było wczoraj, gdy m, zaczął mi się pojawiać jakiś przelew Beata Szydło. Ale zaraz widzę, że ta sama osoba wpłaca tę samą kwotę na, Kopci na Joannę Kopcińską. No co mi się. Kurczę, to są przecież dwie wrogie frakcje w Prawie Sprawiedliwości, no bo z jednej strony jest Beata Szydła, z drugiej Mateusz Morawiecki, a Joanna Kopcińska z, z byłym premierem była właśnie związana politycznie. No dobra, no ktoś gra na dwa fronty. Zależy, tak, mówię, może no... chcą ugłaskać trochę tę tak, frakcję, tak. trochę tę, no ale zaczęło mi się coraz więcej takich osób wyświetlać. I kwoty też były podobne często? Kwoty były identyczne niemalże w niektórych przypadkach. I potem hmm, zaraz, ale ta osoba pracowała w Orlenie. A ta też pracowała w Orlenie. Więc zacząłem kolejne sprawdzać. I nagle wszystkie klocki ułożyły się w Orlen. I szczęka opadła do dołu. I nie, to jest niemożliwe. To, to, tak to tak nie jakby, może być przypadek. To tak 22 osoby tych, tak. wpłacają takie same kwoty na te dwie osoby. No, w krótkim odstępie czasu? I, albo nawet, czasami tego nawet przelew czasami po przelewie, bo to Ta. wpadały te przelewy w tej, w tej samej chwili niemalże. No i mówię, no. niech mi ktoś powie, że to jest przypadek. No dobra, no i teraz y, słuchacz m, m, sobie pomyśli tak, no ale dalej, co w tym złego? No to wpłacili na partię. Ale kluczowe w tym wszystkim jest to, że wpłata ma być dobrowolna. I Jeśli ty wiesz, że. Los tych ludzi zależy od tych polityków, na których wpłacali, no bo pracują w państwowych spółkach, które kontrolują ci politycy, pośrednio czy bezpośrednio, to zależy przecież, ale no, los tych ludzi zależy od tych polityków, no to jest pojawiać takie pytanie, czy oni robili to rzeczywiście dobrowolnie, czy oni musieli wpłacać na te kampanie tych polityków, bo inaczej nie dostaliby tych stanowisk, Alu bo by je stracili. stracili. I jeśli później ty Pytasz te osoby o prostą rzecz, czy pańska wpłata była dobrowolna, a w odpowiedzi jest milczenie i to nie od jednej, ale od kilku takich osób, no to... Ja wciąż pamiętam, bo tych reportaży cały czas to podkreślamy, było kilka. Joachim Brudziński, 2019 rok, 482 tysiące złotych wpłaty, Ponad 400 tysięcy wpłacili prezesi, osoby powiązane ze spółkami Skarbu Państwa, ponad 80%, prawie 90%. Ale to nie byli tylko prezesi, właśnie dla mnie to było zaskakujące, jak ja te klocki odkrywałem z Grzegorzem Łakomskim, bo razem, przypomnijmy, robiliśmy te reportaże. Tam się pojawiali lokalni kuratorzy oświaty, wicekurator oświaty, dyrektor w urzędzie wojewódzkim, no po prostu wszystkie stanowiska w państwowej machinie Słuchaj, wszyscy, wszyscy kochają Joachima Brudzińskiego, bo to jest ich człowiek z tamtego rejonu. Tak, ale w wielu przypadkach okazywało się, że tuż po tej wpłacie oni na przykład awansowali na lepsze stanowiska. No i trudno nie zadać sobie wtedy pytania, czy, to, czy ta wpłata nie ma właśnie w związku z tym awansem. No potem my docieramy do tych ludzi. Grzesiek łakomski akurat tam docierał. Po, w cudzysłowie biegał po tych urzędach, po tych różnych miejscach, instytucjach. A w, dokładnie w tym samym czasie na Twitterze Joachim Brudziński, czyli ten obdarowywany, pisze: Jakiś pacan biega po urzędach, i tam w cudzysłowie on to inaczej napisał, ale prześladuje ludzi i ich próbuje zmusić, żeby powiedzieli, że oni nie chcieli wpłacać. Tym samym, tym samym potwieram... przyznając, że ma kontakt z tymi osobami i dostaje na bieżąco od nich informacje. Że no ktoś wie... sprawdza ten temat, tak? Gdybym był bardzo złośliwy, to bym zadał retoryczne pytanie: no i kto jest pacanem? No tak, to Joachim Brudziński, ale rozpracowywaliście znacznie większą liczbę polityków, i tutaj pojawia się jeszcze na przykład Marek Opioła. Ja wiem, to, to nie była jakaś znacząca postać w waszym reportażu, ale te wpłaty. Dokładnie kwota 6,5 tysiąca przez trzy dni od kilku osób. Tak, ale jeszcze powiedzmy, że w innej spółki. kampanii wcześniej te same osoby w takiej samej kwocie wpłacały na kampanię Beaty Szydło i Joanny Kopcińskiej i w tej późniejszej sejmowej wpłacały identyczną kwotę na Marka Opioła, to było chyba 6,5 tysiąca złotych, to było kilka osób. No i ja sprawdziłem gdzie one pracują i wszystkie pracowały w tej samej spółce zależnej od Orlenu. Czyli Orlen Serwis to był, zdaje się, nie chcę teraz... Zaraz się pomylić. okaże, że dzieliła ich ścianka działowa w biurowcu Orlenu i po prostu poszła dyspozycja, więc wszyscy grzecznie wpłacili, prawda? No, czy nie wygląda to właśnie tak? No i czy my nie powinniśmy się temu przyglądać i to piętnować? No... Oficjalnie tego nie wiemy. To nie zostało potwierdzone, nie, że oni, ktoś im to kazał zrobić. Nie, no, oni nie chcieli tego przyznać. No. I w jednym przypadku jeden z prezesów, z tych 22 osób, które tak wpłacały, no, przyznał, że no, Paweł mnie o to prosił. No jaki Paweł? No Paweł Szefernaker, no, czyli też osoba wcześniej blisko związana z bratą szydło. Też osoba istotna w kampaniach wyborczych, PiSu, wysoko w tych strukturach. Współpracownik Joachima Brudzińskiego. Ale ten dowód na. Taki zorganizowany proceder, jak już mówiliśmy, zyskaliście później, prawda? Kiedy właśnie tych dwóch prezesów, postawionych wysoko przez polityków prawa i sprawiedliwości, wprost o tym powiedziało, że, że tak to wygląda, że po prostu ktoś im mówi, macie wpłacić itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Tam jeszcze jest masa rzeczy nieodkrytych. No, trudno było przerwać zmowę milczenia. Pamiętajmy, że w tym czasie cały czas rządził PIS, miał wszystkie służby do dyspozycji, prokuraturę, no i właśnie te spółki Skarbu Państwa, no więc, no na logikę trudno oczekiwać od osoby, która pracuje w tej spółce skarbu państwa, że ona powie nam prawdę, no bo może stracić to stanowisko. Choć, choć wciąż będę pamiętał i to jest absolutnie mój ulubiony odcinek z tych wszystkich. Wciąż pamiętam rozmowę z Grzegorzem Tobiszowskim ze Śląskim Baronem prawicy, który no de facto rozprój się po prostu zwyczajnie rzecz ujmując przed kamerą. To było niesamowite i poświęciliście mu cały odcinek i zaraz porozmawiam też o kulisach robienia tego reportażu, ale ważne jest to, co on powiedział. No, to jest trochę zaskakująca sytuacja także dla nas, no bo... Wyszło na to, że szef sypie sam siebie i swoich współpracowników. Tak, on był ujmujący, był tak szczery przed kamerą, że w zasadzie to niepraw... wystarczyło to wyemitować. To było nieprawdopodobne, ale też jak do tego doszło. Byliśmy w Strasburgu, w parlamencie europejskim, no i uznaliśmy, że musimy zapytać tych obdarowywanych, no jak to było, jak te pieniądze zbierali na tą swoją kampanię. Tam były dwa wyjścia z sali plenarnej i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, na kogo trafimy. Czyli Grzesiek Łakomski stał przy jednym, ja przy drugim. Każdy z nas musiał być przygotowany do tego, że wyjdzie na niego dany polityk, czyli, nie wiem, mógł na mnie wyjść Joachim Brudziński, Beata Szydło, na niego ktoś inny. To była po a za prostu każdą z tego osób inna kwota, inna osoba wpłacająca tak, często. Masa ale... osób. Każdy z nas musiał mieć to wszystko w małym palcu, a też, żebyście Państwo wiedzieli, no. No spodziewaliśmy się, że w tym temacie oni mogą nie chcieć rozmawiać, no bo po prostu coś tam śmierdzi na pierwszy rzut oka, tak powiedzmy. Więc, więc spodziewaliśmy się, że nie będą z nami chcieli rozmawiać. Wiedzieliśmy, że też w Sejmie często politycy prawa i sprawiedliwości nie chcą z nami rozmawiać, ale w tym Parlamencie Europejskim nasze pojawienie się. No, myślę, że oni się tam nie spodziewali, tam w ogóle jest inna atmosfera, no, wszyscy się uśmiechają, chodzą sobie swobodnie, Sejm był cały zablokowany, w ogóle inny świat i my sobie myślimy, wow, mamy szansę wreszcie przepytać polityków Prawa i Sprawiedliwości z trudnych tematów, Grzesiek pilnował jednego wyjścia, ja drugiego. No i to był przypadek, kto na kogo wychodził. Ale to nie chodziło tylko o to, w ilu miejscach staliście i że przygotowaliście się na rozmowę z każdym z tych polityków, obstawiliście dwa wyjścia, ale też chodziło o to, w jaki sposób to zrealizowaliście. Bo w trakcie, kiedy Grzesie Głakomski rozmawia z europosłem Tobiszowskim, ty wydzwaniasz wtedy do tych ludzi, którzy mu wpłacali na tą kampanię wyborczą. Tak, wcześniej... I to dokładnie w tym samym momencie wcześniej znaleźliśmy numery telefonów do tych wpłacających, co też nie było łatwe, bo to byli prezesi spółek, no te numery po prostu nie leżą na ulicy, trzeba poświęcić wiele dni na to, żeby zdobyć te kontak kontakty do tych osób, więc udało jej się zdobyć. Pojechaliśmy po prostu przygotowani do tego Strasburga. No i Grzesiek wpadł na taki pomysł, że żeby sprawdzić prawdomówność i pana posła i jego darczyńców, to zrobimy tak, że jeden z nas przeprowadzi z nim rozmowę na tego, na którego wyjdzie pan poseł Tobiszowski po głosowaniach, a drugi będzie w tym samym czasie dzwonił do jego darczyńców. No i to się właśnie I udało. Fakt checking na żywo, prawie tak. albo live to tape, bo w zasadzie wy to robiliście, tam jest taka scena, kiedy ty na pierwszym planie dzwonisz do kogoś, a Tobiszowski tam gdzieś w tle się tłumaczy Grześkowi Łakomskiemu z tego, co się właściwie wydarzyło w związku z finansowaniem jego kampanii. Ja jednym uchem słyszę, co mówi Grzegorz Tobiszowski Grzegorzowi Łakomskiemu, a za drugim słucham tych moich odbiorców. A że ślązacy, jak doskonale wiesz, są otwartymi ludźmi i odbierają telefony, co nie jest normą wśród ludzi z Skarbu Państwa, no to ode mnie odbierali te telefony. I co się okazywało? Że Grzegorz Tobiszowski mówi jedno, a oni mówią drugie. Ale ciekawe jest to, że on, e, on sypie. Tak, szef sypie swój... A oni, oni trzymają język korek. z zębami. Tam padałem takie zdania. To jest mój kolega. Ja mojego kolegę dałem na stanowisko, przyznając się do faktu, że miał wpływ na obsadę tych spółek, albo dałem go do Rady Nadzorczej, żeby mi hutę pokój pilnował, prawda? I on się wprost przyznaje do znajomości z tymi ludźmi. On się do koleśiostwa wprost przyznawał, co było sensacyjne. A, a bo... co słyszałeś w telefonie w tym a czasie? W tym czasie jego koledzy, właśnie których dawał na stanowisko, mówili: Nie, no, przecież ja żadnej wpłaty nie ustalałem. Nie, no, gdziebym z panem ministrem coś tam ustalał? Nie znamy się dobrze. Tak super, to się nie znamy. A inny z kolei, u który mówi, że się super znają, to, pre, to pan Tobiszowski mówi, że się nie, ja my się nie zna. I w zasadzie to było nieprawdopodobne, jak e, oni się wszyscy posypali. No ale, e, tak, ale no właśnie tak, na tym tak, polega dziennikarstwa, bo udało nam się zweryfikować... E, I pewnie moglibyście tam, to zrobić nawet po powrocie. Było nieczysto. Tak, tylko że moglibyście pewnie to zrobić nawet po powrocie, tylko że Grzegorz Tobiszowski zdążyłby ich wszystkich obdzwonić, no zanim, wró zanim wrócilibyście ze Strasburga. I my wiedzieliśmy, konfrontacja... po prostu, my tak zdecydowaliśmy, żeby to zrobić, bo wiedzieliśmy, że on jest w jakichś relacjach, w z tymi ludźmi. Po prostu to słyszeliśmy nieoficjalnie, więc stwierdziliśmy, że żeby to dziennikarstwo zrobić na wysokim poziomie, czy na jakimś poziomie, żeby pokazać, odkryć jak najwięcej sprawdy, no to musimy coś takiego zrobić. Chociaż no szanse, że to się uda, no nie były jakieś wielkie, no ale się udało. Strzał w dziesiątkę. Jak mówię, ta konfrontacja prawie, że na żywo była niesamowita, i to się świetnie czytało, ale. Ta współpraca nie byłaby możliwa, gdyby nie rola naszych operatorów, bo to, co oni zrobili już w trakcie kolejnej waszej weryfikacji, kolejnego reportażu na forum ekonomicznym w Karpaczu, no to też było niesamowite, bo uchwycili wszystkie w zasadzie momenty, które trzeba, byłoby, trzeba było pokazać wtedy, związane z utrudnianiem pracy dziennikarzowi też, prawda? Tak, czyli z jednej strony na korytarzach jest masa ludzi, masa gości, prelegentów, przemawiających, słuchających, po prostu dzikie tłumy. A my w tym czasie no, próbujemy złapać tych darczyńców, którzy wpłacali na kampanię tych polityków. Którzy już zasiadają na tych wysokich, którzy fantastycznych są na bardzo stanowiskach? Na wysokich stanowiskach mają wokół siebie masę ludzi, asystentów, PR-owców, marketingowców. Każdy ciągnie za sobą taki mały wersal. Ich e, zadaniem jest przypilnować, żeby nic złego tej grubej rybie się nie stało, czyli, żeby. no nie Wiem, jakaś niekorzystna informacja się na jej temat nie ukazała, nie pojawiła. No i zaczęło się od tego, że przyjechaliśmy do Karpacza i też o tym nie wiedzieliśmy. Pojawił się tam Daniel Obajtek, czyli prezes Orlenu. Wiemy, że 22 menadżerów pracujących dla Orlenu wpłacało w taki no, zaskakujący sposób: pieniądze na kampanię polityków PiSu. No więc kogo można zapytać o to, skąd ta zbieżność, no osoby z samego szczytu, czyli Daniela Obajtka. No i zaczęło się od tego, że pan Daniel Obajtek udzielił najpierw wywiadu tzw. setki pracownikowi dawnych wiadomości TVP, później udzielił wywiadu, który poszedł po głównym wydaniu tych wiadomości panu Adamczykowi, i w międzyczasie ja szukałem takich okienek, żeby zadać te pytania panu prezesowi Obajtkowi. Oczywiście to się nie udawało z różnych względów. Już ci ludzie z jego otoczenia patrzyli na nas tak podejrzliwie. Sam prezes. No, ewidentnie nie chciał rozmawiać z TVN-em. Nagle pojawił się jakiś człowiek, z którym pan Daniel Obajtek zaczął rozmawiać na jakiś tam temat, także ja nie miałem za bardzo do niego dojścia. No i zniknął gdzieś w tym hotelu, poszedł na po prostu kolację z menedżerami Orlenu. Później, gdy trwała ta kolacja, wychodzili do nas ci marketingowcy z Orlenu i zaczęli dopytywać w jakiej my tu jesteśmy sprawie. A może to w ogóle nam powiedzcie, to my zorganizujemy takie spotkanie z prezesem Bajtkiem, on udzieli Wam przecież bez problemu wywiadu. No oczywiście nie zaufaliśmy im i nie odpuściliśmy z bardzo prostego powodu. No. Wielokrotnie próbowaliśmy w różnych tematach w TVN uzyskać komentarz Daniela Obajtka, no i to się nie udawało. Po prostu nie było chęci, żeby się nagrywać, więc musieliśmy dobrać tutaj o interes widzów, tak, żeby jakakolwiek odpowiedź przyszła ze strony Daniela Obajdka. To tak ten klucz na obietnicę. Czyli zorganizujemy konferencję. Panie redaktorze, udzielę panu wywiadu, ale później. To taki stały element Stały element, ale zaraz naszych z... kontaktów z politykami prawicy, prawda? Tak, ale zaraz dojdziemy do, do tego, co z tego organizowania przez tych ludzi wywiadu wyszło. No ale wracając do nielo kończy się ta wystawna kolacja z menedżerami Orlenu, którą on zjada. No i my z Grzegorzem ustaliliśmy, że. Tym razem to on spróbuje podejść do prezesa Orlenu, więc... A, bo ciebie wszyscy kojarzyli, mnie że zaraz pobiegniesz z kamerą i zacznie się walka na, na miecz. Oś. Wychodzą oczywiście wszyscy ci z kolacji, też ci marketingowcy. Ich wzrok skupia się na mnie. W tym czasie Grzegorz sobie znanym sposobem doślizguje się do prezesa Orlenu i Daniel Obajtek jest taka zabawna reakcja. O, dzień dobry, panie redaktorze. <noise> Oni są skupieni na mnie, potem otaczają Grzegorza, przekrzykują go, żeby on nie mógł ani jednego pytania zadać. No i co krzyczą ci marketingowcy? Panie redaktorze, proszę się umówić, prezes chętnie się z panem, z panem umówi. Doszło kiedykolwiek że, do tego nagrania? No oczywiście, no, i, oczywiście że nie, że, że, nie, że nie. się nie umówił, ale Grzegorz nie odpuszczał. Ja szedłem za tą świtą, za tym Grzegorzem i Danielem Obajtkiem, e, którzy byli otoczeni przez marketingowców, przekrzykujących ich i słyszę Daniela Obajtka, który mówi Panie redaktorze, proszę pytać tych wpłacających. No i ja nie wiem, jak do tego doszło, do takiej zbieżności. Ja tak patrzę na to otoczenie Daniela Obajtka i widzę jednego z tych wpłacających. Ja mówię, no dobrze, no prezes prosi, no to zapytamy. To tego jedziemy. Nie? Wpłacającego. No tak. Kiwnąłem operatorowi, no i biegniemy. No, dzień dobry, pan Adam Rogacki, zresztą był poseł PiS w PiSu. Czy pan wpłacał? Yy, tu inny, inna pani z PR-u, która próbuje mnie odciąć od tego prezesa. Ja nie odpuszczam, biegnę za nim. Słyszę, że tam Grzegorz dalej za tym Daniela bajkiem biegnie. No, a mój prezes e, milczy. Ja mówię, dlaczego pan milczy, panie prezesie? Bo mogę, bo nie chcę odpowiadać, bo nie muszę, tak? Czyli no tak. po co opinia publiczna ma wiedzieć? No i rzeczywiście, jakby to było takie wszystko super czyste. To czy ci ludzie nie mogli się po prostu zatrzymać, przy mnie powiedzieć, panie redaktorze? Miałem ochotę wpłaciłem, nikt mnie o tego nie namawiał. Oni w wielu przypadkach nie zaprzeczali tym. Tezom. No, uciekali, no, chowali się, jakby byli winni po prostu. Uciekali. Albo na przykład w niektórych przypadkach, no właśnie dzień po tym nagraniu z Danielem Obajkiem, swój udział w forum miała prezes Peginigu pani Iwona waksmunska olejniczak Ona też płacała właśnie w taki sam sposób na beatę szydło i Janek Kopcińską. I też ją groniłeś. Tak, ale to otoczenie PR-owe no, no już mnie kojarzyło, wiedziało o czym ja robię temat. No więc jak ja pojawiłem się na tym spotkaniu, pani prezes, no to zaczęły się takie nerwowe spojrzenia. Ktoś tam, jak skończył się ten, to, to spotkanie z panią prezes, no to tak podszedł do mnie. A panie redaktorze, a pan tu w jakim charakterze, a o co pan będzie chciał pytać, więc oczywiście też nie mogłem się zdradzić. Musiałem znaleźć moment, że ten pr się zagapił i wbiec na scenę, czyli być już bliżej pani prezes, musiałem mieć pewność, że zadam pytanie. No i zadałem to pytanie i byłem już blisko. No to się zaczęło, że nagle ktoś z tyłu mnie tam szarpie, ciągnie za rękaw. No, jeszcze tylko brakowało chyba podłożenia nogi. A słuchaj, tak naprawdę, bo powinniśmy to chyba wytłumaczyć naszym słuchaczom. Bo dlaczego my to właściwie wszystko robimy? Czy liczy się to jedno zdanie, które oni wypowiedzą? Czy liczy się bardziej rzetelność dziennikarska? Czy, czy może bardziej liczą się w tym wszystkim gesty? No liczy się wszystko, ale jeśli pojawiają się takie gesty, no to one mówią więcej niż tysiąc słów. No jeśli ktoś cię zatrzymuje w tak obrazowy sposób, że cię ciągnie tam za rękaw i jeszcze Moim zdaniem ci ludzie byli przekonani, że to się nie złapie na nagraniu, ale operatorzy nasi są szczęście tak Bójni. zaprawieni w bojach, <grym> tak. że to wszystko ograli i trzeba docenić ich pracę, bo oni musieli biec za mną, przeciskać się przez ten tłum i jeszcze najlepiej wyprzedzić nas, żeby pokazać twarz tego rozmówcy, no bo... Nie potknąć się... Nie, pracowaliście chyba z mikrofonami bezprzewodowymi, bo no to, tak, to też ułatwiało. Ale ten operator musiał wyprzedzić nas, a chcę powiedzieć, że ci prezesi, prezeski no nie uciekały tak sobie słabym tempem, tylko raczej dość szybko przed nami, więc wow, ja jestem pełen podziwu dla naszych operatorów. Po, po, po tych wszystkich rozmowach zacząłem prowadzić ranking, kto zrobił dłuższy, dłuższą gonitwę, kto ją przeprowadził w sposób sprawny. Rekord należy na razie chyba do Artura Warcholińskiego, półtora kilometra. No, te korytarze tego hotelu w Karpaczu... Też byście się paru set metrów doliczyli. Tak, i wiesz, to było zabawne, że ci prezesi, ci prezesi po prostu sami w, w, w kółko chodziliśmy wokół tego samego miejsca, bo oni też nie wiedzieli, jak mają już uciec. Aż w końcu pani prezes Waksmunska na koniec rzuciła, dobrze, ja się z panem umówię, to proszę się do nas odezwać korytarz, tak? Tak, żeby już po prostu uciec w końcu, chyba, no bo jak inaczej to odbierać? Oczywiście ja się odezwałem i cisza, nikt się ze mną nie umówił, więc to pokazywało, że dobrze, że za nimi biegaliśmy. Dobrze czuliśmy, że oni nie będą w tym temacie chcieli im nic mówić, że to jest dla nich trudny temat, no bo mogą zaszkodzić politycznie swoim mentorom. No, słuchaj, Darek, ale zaraz, zaraz. Ale czy to jest taka korupcja, która mieści się w przepisach karnych? Czy my ją możemy w ogóle w ten sposób nazwać? Czy to jest specyficzna korupcja? Bardzo specyficzne. Ja mam wrażenie, że to nie do końca dobrze jest uregulowane w prawie i ktoś powinien się tym zająć. No, były skarbnik Prawa i Sprawiedliwości mówi wprost, że powinien być zakaz wpłat od osób pracujących w państwowych spółkach. Które to osoby w jakimś stopniu, w sensie, podlegają tym politykom, no bo no właśnie, bo pojawia się podejrzenie, że oni wpłacają, bo muszą, bo od tego zależy ich praca. A prosta rzecz. Te tysiące złotych, czy setki tysiące z, e, złotych poza w kampanii, systemem. Poza system, no, czy wkład po prostu od tych ludzi ze spółek, to jest ogromna przewaga w kampanii wyborczej, na przykład względem opozycji, która nie ma dojścia do spółek Skarbu Państwa. To nie opozycja decyduje o e, rozkładzie stanowisk w spółkach Skarbu Państwa. Niektóre kwoty były poza systemem, niektóre wpadały oczywiście na konto Komitetu Wyborczego, e, natomiast ich zbieżność, wysokość daje do myślenia, co w tym. Co w tej kwestii zrobiła w takim razie Państwa Komisja Wyborcza, bo temu chyba też poświęciłeś jeden z odcinków. Tak, to w zasadzie była ta kropka nad i po tych prezesach, którzy zdecydowali się mówić, jak to było. Co zrobiła Państwa Komisja Wyborcza? No nic nie zrobiła. Państwa Komisja Wyborcza twierdzi, że ona nie ma narzędzi do tego, żeby to weryfikować, no ale ja przypomnę Państwu, ja sprawdziłem rachunek bankowy Prawa i Sprawiedliwości. Ten sam wyciąg miała Państwowa Komisja Wyborcza, gdy akceptowała sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości. No więc miała taką możliwość, ale no, oni mówią tak, no, no my tego nie sprawdzamy, to nie jest w naszych kompetencjach i w zasadzie wychodzi na to, że nikt tego nie sprawdza. Ty ile temu, jeszcze raz przypomnij, ile poświęciłeś temu? Żeby sobie. Kilka te tygodni, to, to jedna osoba bo, jest w no stanie właśnie. zrobić, bo to jest prosta rzecz. No. Widzisz powtarzające się nazwiska, sprawdzasz na przykład w KRS-ie, tak? No tak, to jest ta osoba zatrudniona. W Pytanie w tej retoryczne, tej czemu dziennikarz kolejny raz zastępuje de facto instytucję publiczną, prawda? No ale właśnie, no, ja nie chcę wydawać wyroków. My, jako dziennikarze, przecież tylko ujawniamy pewne rzeczy. I pykamy. Od dalszych kroków jest prokuratura i sąd. No ale. Chyba ta prokuratura nie działa, jak się okazuje. A czy sama Państwa Komisja nie jest sparaliżowana tym, że część z tych nadań też ma podłoże polityczne, też jest z takiego klucza? No właśnie, to jest kolejny element tego łańcucha, bo Państwowa Komisja Wyborcza też została upolityczniona. Ja przypomnę, że prawo i sprawiedliwość tak zmieniło prawo, że no, zaczęli trafiać też do tej Państwowej Komisji Wyborczej ludzie, którzy no, de facto mogą być politykami, no bo. I miałeś taki przykład? Co, tak, co tu powiedzieć o panu y, Dariuszu Lasockim, który startował wcześniej z list PiSu w różnych wyborach, który wpłacał w 2019 roku na kampanię Prawa i Sprawiedliwości. Później e, z rekomendacji tego samego Prawa i Sprawiedliwości trafił do tej Państwowej Komisji Wyborczej, w której to on miał kontrolować tych swoich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, którzy bo startowali już w kolejnych kampaniach wyborczych, no i też miał akceptować sprawozdanie wyborcze tego samego Prawa i Sprawiedliwości. No i on wpłacał te pieniądze i potem te swoje wpłaty oceniał, czy one są: ok. No. No tak, to... I to nie jest problem, to nie jest problem. Słuchaj, a teraz y, już przy innej okazji. Funduszu... A przepraszam, jeszcze tylko dodajmy. I jeszcze zasiadał w, w państwowej spółce kontrolowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. No, no przepraszam tak. cię, ale już jest tyle tych wątków, że czasami można o z No tak, ale to, to pokazuje jedno. To pokazuje zawłaszczenie państwa, to znaczy... Totalne. Prywatyzację y, nie tylko instytucji, ale też majątku. Upartyjnie nie totalne. No dobrze, ale zmieniła się władza, zwierzchnictwo prokuratury krajowej, to może odpolitycznie prokuratura da radę i bardziej się przyjrzy temu, w jaki sposób wydawano publiczne pieniądze. I czy przypadkiem te publiczne pieniądze nie służyły tu teraz zmierzam do Funduszu Sprawiedliwości, nie służyły politykom. Tak jak wcześniej, co pokazaliście, pieniądze z pensji spółek Skarbu Państwa służyły kampaniom wyborczym politykom Zjednoczonej Prawicy. My z Grzegorzem Łokomskim zrobiliśmy siedem reportaży Opinia Publiczna o tych potencjalnych nieprawidłowościach, zbieżnościach, patologiach, wie od wielu miesięcy i nic w tej sprawie się nie zadziało, więc ja po prostu nie wierzę w to, że Jesteś coś się zadzieje, ale liczę też na to, że ktoś mnie zaskoczy. Wszystkie te reportaże. Kopalnia interesów, para kampania, finansowe plecy dla dobra partii, niezależni, a w sumie zaczęło się to wszystko od spółki z premierem. Wszystkie one dostępne są w Telefonie 24Go. Ja Ci Darek, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję. Zachęcam oczywiście do subskrypcji naszego kanału na YouTube. To było czarno białym podcast. Do usłyszenia za tydzień.